Zapraszamy Was tutaj. Pięknie. Witamy Was na Waszym weselu w iście tropikalnym klimacie. Lato nas w Polsce nie rozpieszcza. To postanowiłyśmy przygotować dla Was koncept dżungli. Tak, głównym motywem oczywiście jest liść monstery, natomiast nie tylko liście będą pięknie dekorowały Waszą salę, ale także żywe kwiaty w takich energetycznych kolorach, ponieważ będzie to stanowiło bardzo fajny wystrój tej sali i będzie się ładnie komponowało z zielenią za oknami. Żeby też nie przysłonić tego ogrodu, ale żeby zrobić fajny klimat, nie zabraknie lampeczek zawieszonych na oknach, a także świec. Dzięki temu osiągniemy ten romantyczny klimat w tej tropikalnej atmosferze. No wszystko wygląda pięknie. Słuchajcie, no jak jesteśmy w temacie tych tropików, to aż chciałoby się czegoś napić. Waszym gościom również chcemy zapewnić orzeźwienie, także zapraszamy Was do Adama. Cześć, Adam. Cześć. Cześć, dziewczyny. Ups. O, cześć. Tak, zaczniemy od czegoś orzeźwiającego, tropikalnego. Tak jak widzicie, klimatem też dekoracji chcieliśmy nawiązać do całości. Jak widzicie, liście bananowca, dżungla, wszystko się zgadza, w środku marakuja. Pięknie. Bar chcemy postawić w ogrodzie, zaraz obok waszej sali, żeby wesele rozciągnąć też na zewnątrz, żeby goście mogli po kolacji wyjść i cieszyć się zachodzącym słońcem, robiąc sobie zdjęcie przy przygotowanej specjalnie na wasze wesele ściance zdjęciowej. Mówiliście o księdze gości. Zależy wam na czymś, co nie jest typowe. I tutaj też stwierdziłyśmy, że przemycimy ten motyw pieskowy i zrobimy taką księgę gości z łapkami, gdzie goście mogą się w łapkę wpisać albo złożyć jakieś życzenia. Możecie się podpisać i tą księgę gości zabrać, a my przygotujemy oczywiście większy rozmiar. Mamy tu dla ciebie bukiet, który możesz zabrać, który... Dzięki temu, że będzie tutaj grawer Milo, będzie mógł on zaprowadzić cię, chociaż symbolicznie, do ołtarza. Jejku, prześliczny, no. No i wisienką na waszym torcie będzie Milo na torcie, ponieważ tak jak już zauważyliście, jego podobiznę chcemy umieścić właśnie na torcie. Wyobraziłyśmy sobie, że on już tak się wgryza w ten tort. To niego będzie należał pierwszy gryz. Dokładnie, a nie od was. To do niego w sumie całkiem podobnie. Że wyjada wam jedzenie. Bardzo dziękujemy. Pa! Dzięki, pa! Dzięki, cześć.